Cześć wszystkim, cześć, hej. Cześć wam. Cześć, Cześć. Cześć, cześć, jak się trzymacie? Świetnie. It's okay. No Świetnie. kot. Podłamani natłokiem tematów i wyzwań w projekcie sygmowym? Czy raczej spokojnie? Nie ma lekko, nie ma Nie ma lekko. lekko, nie ma lekko, nie ma Widać lekko. entuzjazm w narodzie. No, bo tak jak już mówiłem na samym początku, to wzięliście bardzo duże wyzwanie na barki. Dobra, idziemy, słuchajcie, razem. Nie wiem, czy pamiętacie, przed analizą rysowałem wam taki prosty algorytm złożony z trzech pytań, na które trzeba było odpowiedzieć. Pierwsze pytanie to było takie, czy mamy dane historyczne? Jeżeli tak, to kolejne pytanie to było, a co z jakością tych danych? Czyli czy jaki jest gauge RNR? Też było pytanie. Aha, czekajcie, to zrobię w ten sposób, że pytanie jest bardziej tutaj, a odpowiedź jest tak lub nie, prawda? Okej, to było pytanie. Jeżeli tak, trzecie, to czy mamy informację, kiedy to było mierzone, tak w czasie? I teraz niestety, słuchajcie, w związku z tym, że cała Six Sigma bazuje na jakości danych, na danych, w ogóle na analizie, na porównaniu danych, którykolwiek z tych pytań, jeżeli niestety trafiacie z odpowiedzią negatywną, w praktyce to naprawdę oznacza to, że nie możecie tych danych użyć, nie możecie ich wykorzystać, są bezużyteczne i lepiej nie brnąć w analizę, ponieważ wnioski wyciągnięte no wiadomo, wnioski wyciągnięte są, znaczy mogą was po prostu sprowadzić na manowce. Czyli powiedzieliśmy sobie, że tak naprawdę to oznacza, że mamy brak danych. No jak wiadomo, jak nie ma danych historycznych, to nie ma danych, tak? Koniec kropka. A w związku z tym chcemy zrobić analizę. Tutaj żeśmy sobie ćwiczyli ostatnio analizy, które tak naprawdę przychodzą, znaczy które można robić od razu z trzech pytań na tak, ale co zrobić w sytuacji, kiedy jest brak danych? Tutaj powiedzieliśmy sobie też tak naprawdę, że naszym ważnym warunkiem to jest też czas, który płynie cały czas. Nasz sponsor, nasze otoczenie, właściciel procesu, on i organizacja, firma, wy sami, tak, w waszych przypadkach. No, chcielibyście mieć jak najszybciej odpowiedź, co ma wpływ w końcu. Chcę tą wiedzę pozyskać, nie? Więc nie ma sensu, załóżmy, tworzyć systemów pomiarowych i oczekiwać na to, aż jakaś sytuacja się nagle pojawi z waszych wytypowanych X-ów. Tutaj warto wziąć sytuację jakby pod kontrolę i po prostu zaprojektować kontrolowany eksperyment, czyli tak naprawdę stosowanie metody Design of Experiments i ona tak naprawdę dobrze zastosowana daje wam takie same wyniki jak zwykła analiza. Teraz na czym słuchacie takie ogólne koncepcje, ogólne punkty, o których warto pamiętać podczas Design of Experiments, wam tutaj teraz przekażę. Jak pewnie się wiecie, żeśmy rysowali wielokrotnie, na nasz Y, który my analizujemy, w którym widzimy zmienność, w którym chcemy widzieć postęp, chcemy widzieć poprawę. Już wcześniej sobie powiedzieliśmy, że bardzo często może wpływać dużo różnych X-ów, nie? I teraz tak, jeżeli by się okazało, że na część tych X-ów nie macie danych historycznych, nie wiecie, nie możecie przeprowadzić od razu analizy, więc dołóżmy, dla niektórych tych X-ów chcecie przeprowadzić eksperyment, to musicie pamiętać o takich pierwszych, no, głównych zasadach. Pierwsza zasada jest taka, że w ogóle najprostszy typ eksperymentu, jaki możemy zrobić, to jest jeden X i patrzymy, czy wpływa na Y. To się nazywa one factor in time. Takie są OFIT, one factor in time, czyli kręcimy sobie jednym parametrem, no i patrzymy, czy Y rośnie, czy maleje. I teraz, żeby tego typu eksperyment przeprowadzić, musicie wiedzieć, musicie spowodować i przeanalizować, zrobić burzę mózgów, wszystkie inne X-y
Powinny być jak najbardziej konstant. Zniszczone. Konstant. Stałe. To jest coś, czego, o czym często zapominamy podczas eksperymentów. Staramy się sprawdzać jeden X i później wyciągamy wnioski, a tak naprawdę możemy spokojnie zobaczyć wpływ jakiegoś silniejszego X-a na Y niż naszego. Więc każda burza każdy eksperyment musi zacząć się od pewnej burzy mózgów, gdzie musicie powiedzieć, OK, co możemy zrobić, żeby wszystkie inne parametry były stałe. No i to oczywiście się może pojawić taka sytuacja, że niektórych z tych parametrów nie ma możliwości, żeby były stałe, tak? Nie mamy tyle pieniędzy, nie mamy tyle funduszy, jest to technicznie niemożliwe. Więc drugie pytanie jest takie, jeżeli nie możemy jako załóżmy x, jakieś tam x, sobie zrobiliśmy, że one są konstant, ale z jakiegoś powodu na przykład część tych x-ów nie może być, nie możecie mieć, nie macie nad nim kontroli, tak? Nie możecie tego pilnować. No to moje pytanie kolejne jest takie, czy ja mogę w ogóle mierzyć? Jeżeli ja mogę mierzyć tego x-a, na przykład, nie wiem, wilgotność, temperatura, tak? To przynajmniej zaczynamy go mierzyć, ale nie będziemy mogli na niego wpłynąć, tak? I podczas eksperymentu będzie wyglądało to w ten sposób, że mamy nasz Y, tutaj mamy nasze X. Część z tych X-ów, no, zmień się kolor. Część z tych X-ów, one będą tutaj na zielono, to tutaj zgodnie z tą naszą nomenklaturą, będą konstant, tak? Jeden z tych X-ów będziemy zmieniać plus, minus, a ten, słuchajcie, który niby nie chcemy, jakby to powiedzieć, patrzeć wpływ, nie możemy zrobić konstant, ale będziemy go mierzyć i on będzie takim biernym jakby x-em w eksperymencie, czyli będziemy tak naprawdę, innymi słowy, nie mamy na niego wpływu, możemy mierzyć, będziemy starali się po prostu wiedzieć podczas eksperymentu, czy był duży, czy był mały, jaki on był, tak, żeby go uwzględnić tak naprawdę w eksperymencie. Ale to jest taka mała uwaga. A skąd będziemy wiedzieć, czy to, który X będzie miał większy wpływ na Y, czy ten, który my się bawimy, czy ten, który jest różny, ale nie mamy na niego wpływu? Będziemy mieć możliwość policzenia tak zwanej interakcji między X-ami, a po drugie w planie eksperymentu tworzy się pewną tabelkę, która pozwala nam wyłuskać i zobaczyć, który X ma większy wpływ, wiesz? Zobaczysz. To tworzy się pewną kombinację tych X-ów i w wyniku tej kombinacji można zobaczyć, co ma większy wpływ lub nie. A to właśnie na tym polega, jak to się mówi, beauty of DOE, że rzeczywiście możemy zobaczyć, co ma większy wpływ na Y, okej? I teraz tak, nieważne, słuchajcie, ile tych x-ów jest, do tego przejdziemy dalej. Dla każdego x-a, który będziecie chcieli uwzględnić w swoim eksperymencie, musicie zrobić kilka rzeczy. Oczywiście, jak przy każdej analizie six-sigmowej, dla każdego z x-ów musicie stworzyć definicję operacyjną, ale jeżeli to jest elementy waszej analizy, to tę definicję operacyjną już macie na miejscu, tak? Żeście ją napisali wcześniej. Czyli definicja operacyjna musi być. Pamiętacie, jak mówiliśmy sobie przy definicji operacyjnej, że ona co najmniej powinna pokazać dwa stany. Plus i minus. Minimalny, maksymalny. Tutaj właśnie przy eksperymencie, przy przygotowaniu do eksperymentu musicie dla każdego x-a zdefiniować co najmniej dwa stany. W większości, słuchajcie, eksperymentów właśnie robi się to w ten sposób, że definiujemy sobie, co to znaczy stan minimalny tego x-a, a co to znaczy stan maksymalny. W niektórych prostych x-ach to może być jest, nie ma, tak? Jest obecny, jest nieobecny. Używamy, nie używamy. Stosujemy, nie stosujemy, tak? Ale na przykład, jeśli chodzi o temperaturę, załóżmy, mamy tą temperaturę, możemy nią kontrolować, bo mamy, załóżmy,
co, klimatyzację albo jakiś tam system kontroli otoczenia, możemy sobie powiedzieć, że minimum to jest załóżmy 19, a maksimum to jest 25, albo minimum to jest 10, maksimum to jest 40, tak? Jeżeli chodzi o prędkości w parametrach maszyny, nie, mówimy o RPN-ach, czyli tych obroty na RPM-ach, obroty na minutę, można powiedzieć, że to jest tyle, minimalne to jest tyle, maksymalne to jest tyle, okej? Okay? Teraz pamiętajcie, że trzeba te minimalne wartości tak definiować, żeby zakres był duży. Ten różnica między nimi, to musi być duża różnica, to nie może być załóżmy, nie wiem, minimalne 19, maksymalne 20, nie? Bo wtedy tak naprawdę możemy nie zobaczyć tego wpływu. Czyli z jednej strony musi być duży, ale jest coś, słuchajcie, co ogranicza tak naprawdę ten rozstęp pomiędzy minimalnym a maksymalnym. Jak myślicie? Czyli musi być duży, ale co może ograniczyć ten rozstęp duży, mały? Na przykład BHP. Tak? Czy bezpieczeństwo. No nie ma sensu, słuchajcie, robić eksperymentu z jakąś absurdalnie szybką prędkością albo dużą temperaturą, która po prostu będzie powodowała to, że operatorzy na tym ucierpią, nie? Ograniczenia maszyny. No właśnie, maszyna, jasne. Ale jeszcze jedna rzecz, prawo. Na przykład, nie wiem, chcecie w eksperymencie zobaczyć, jakie jest spalanie samochodu przy 200 km na godzinę, tak? A na przykład, no nie wiem, jest jakaś w Polsce droga, która pozwala jeździć 200 na godzinę? Nie. No nie ma, nie? Więc chyba 140 to jest maks, nie? Oficjalnie. No tak, ale to ja nie namawiam, żeby łamać prawo, tak? Zgodnie z prawem. Polityka firmy też bardzo dużo ograniczeń narzuca odnośnie czasu pracy. Tak. Czasu pracy, zaangażowania pracowników, nie wiem, parytety, równouprawnienie, poszanowanie innych pracowników. No, różne są założenia w polityce firmy. Chodzi mi o to, że trzeba jak najbardziej jakby ten zakres definiować, ale wszystko w granicach, tak? I teraz jest taki przykład fajnego programu, który był swego czasu bardzo, bardzo popularny, który tak naprawdę, jego idea polegała na definiowaniu tych zakresów właśnie w absurdalnych rozmiarach. To było Pogrom Cymitów. Nie wiem, czy kojarzycie. Tak. Pogrom Cymitów i wszystkie, słuchajcie, wszystkie te ekstremalne i fajne programy, one tak naprawdę, słuchajcie, polegają na tym, że ktoś robi eksperyment poza logicznymi granicami, tak? Ale zobaczcie, oni wtedy to organizowali w inny sposób, zabezpieczali się przed pewnymi szkodami. W każdym razie w naszych warunkach, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, o was, o wasze zdrowie, o wasz organizm, tutaj raczej nie należy eksperymentować z zakresami, które są bez sensu, tak? Nie wiem, głodzić się na zero kalorii, albo jakieś intensywne treningi wprowadzać, albo oczekiwać od siebie jakichś niespodziewanych wysiłków, tak? Natomiast musi być to tyle duża różnica pomiędzy minimalnym a maksymalnym, żebyście mieli szansę zaobserwować wpływ, tak? Jeden na drugi. Rozumiecie? Michał, okej? Okay? Tak. Dążę. Jasne. Więc musicie to zrobić dla każdego, słuchajcie, z X-ów. Tak naprawdę w nomenklaturze eksperymentów. Później będziemy to minimalne oznaczali minusem, a to maksymalne będziemy oznaczali plusem, ok? I teraz słuchajcie, najprostsza forma eksperymentu, o której wam mówiłem na początku, ten one factor in time, to on po prostu będzie wyglądał w ten sposób, że mamy x-a, planujemy dla x-a minus i plus. Pamiętacie, że wszystko musi być jakie? Konstant, tak? No i załóżmy, nie wiem, robimy kilka razy kilka razy uruchamiamy nasz proces,
z x-em na minus, czyli przy tej minimalnej naszej, nie wiem, przy minimalnej diecie, przy nieobecności, nie wiem, kopartnera, przy złym planie treningowym, albo przy minimalnym obciążeniu, tak? No i na końcu, słuchajcie, liczymy tą średnią z Y, nie? No i tak samo robimy później serię dla obecnego, czyli dla tej maksymalnej wartości. No i robimy średnią tutaj X na minus, to był X na plus. No i znowu mamy dwie grupy danych, tak? Bierzemy to jedno, pokazujemy na jednym wykresie, jedno załóżmy ląduje tutaj, gdzie x był na plus, drugi ląduje tutaj, gdzie x był na minus. I to naprawdę, pamiętacie, rysowałem wam tą kreskę? Jeżeli ta kreska jest bardziej pochylona, tym wpływ x-a jest większy. Im bardziej jest pozioma, ten wpływ jest, no, dla poziomu kreski wpływ jest zerowy, nie? Mhm. Teraz to jest bardzo prosta rzecz, nic odkrywczego, żadna rewolucja. Ciekawe rzeczy dzieją się wtedy, kiedy wy na przykład wybierzecie dwa x-y. Czyli na przykład macie x1 i x2. I teraz właśnie planowanie eksperymentu polega na tym, że wy w ramach sekwencji powtórzeń testujecie od razu kilka x-ów jednocześnie. Niestety, jeżeli chodzi o standardowe podejście, takie tradycyjne, jeżeli chodzi o eksperymenty, to ilość tych powtórzeń liczy się ze wzoru na ilość możliwych kombinacji. To jest chyba, jeżeli x ma dwa stany możliwe, plus minus, to ilość kombinacji to jest 2 do potęgi ilości tych x-ów, tak? Czyli w tym wypadku będziemy mieli 4. 4. Uh-huh. Mamy minus, plus, minus, plus, minus, minus, plus, plus. Tak? Uh-huh. A gdyby był jeszcze trzeci, to musiało być minus, 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 plus, 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 plus. Minus, minus, plus, plus, minus, plus, minus, plus, czyli 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I oczywiście robicie powtórzenia. Każdy z tych kombinacji najlepiej powtórzyć kilka razy, nie wiem, zebrać kilka próbek, zrobić kilka testów. Jeden pomiar może być za mało. No i liczymy sobie tą średnią z Y. I teraz policzmy sobie, załóżmy, to jest A. Czy policzmy, to nie policzmy. Załóżmy, że średnia to jest A, B, wynosi C, D, E, F, G i H. I teraz wróćmy do tam, pamiętacie ten przykład, który wam pokazywałem, że mogą być takie sytuacje, gdzie z których z tych x-ów wy nie możecie kontrolować, ale mierzycie, tak? Uh-huh. Różnica polega tylko na tym, że nadal stosujecie tą tabelkę, tylko załóżmy ten na niebiesko, to był ten mierzony, i wy nie macie wpływu na to, kiedy był minus, kiedy był plus, ale wiecie, kiedy był minus, kiedy... Znaczy, nie możecie sami na to wpływać, ale wiecie, kiedy był minus, kiedy był plus. Czyli tak naprawdę tworzycie sobie te kombinacje po fakcie, jak już wiedzieliście, że to była niska temperatura, była wysoka temperatura. Może wszystkich kombinacji nie udało się wam zrobić, no to musicie, może nie wiem, czuwać, tak, nad tym, znaczy czychać na to, aż będzie. Tak, czyli tak, nie kontrolujecie, ale musicie widzieć, kiedy był. I robicie tak zwane bloki, robicie, tak? To jest blokowanie w projektowaniu eksperymentu. Dobra, ale załóżmy, że nieważne, w jaki sposób macie te dane minus plus, albo żeście ingerowali w x-a i sami świadomie zmieniali, albo żeście biernie patrzyli, jaka była wartość i tylko odnotowywali, tak? Było powyżej tej wartości, poniżej. Tak? Rozumiecie? Mhm. Okej. Okay. I teraz spójrzcie jakąś ciekawą rzecz. Weźmy sobie... No dobra, a jeśli ja mam jedno pytanie. Jeśli ten x, na którego nie mamy wpływu, w jakiejś kombinacji nie chce nam się przytrafić wymagana przez nas plus czy minus, to wtedy... Tomasz, patrz, żeby nie wydłużać... Przepraszam. To masz bardzo prosty wniosek, że najprawdopodobniej ten x cały czas jest mały albo cały czas jest duży.
No właśnie, czyli po prostu, ale omijamy go wtedy. Tak, dokładnie. I nie bierzemy dalej. No, jeżeli wszystkie inne. Eksperymentu, no. Żeby nie przedłużać eksperymentu, po prostu omijamy tą kombinację i dochodzimy do wniosku, że ona nie ma wpływu aż takiego na projekt, tak? Na Y. Bo twój wniosek jednoznacznie jest z tym, że on jest stały. Tak? Mhm. Tak. Różnica polega na tym, że ty po prostu zacząłeś to mierzyć. Tak? Mierzyłeś to podczas eksperymentów i wyszło ci, że on jest cały czas stały. Albo przynajmniej nie wychyla się o tyle, co myślałeś, że będzie się wychylał. Po prostu zakładasz, że jest stały, a wiadomo, że wszystko to jest stałe. Zakładamy, że nie ma wpływu na nasz problem, nie? Dobra. Tak? Okay. Po prostu nauczyłeś się czegoś więcej o tym szczególnym X-ie, ponieważ postanowiłeś go mierzyć podczas eksperymentu. A to, że wyszło ci, że się nie zmienia, to już jest inny wniosek, ale też bardzo wartościowy, tak? No i teraz słuchajcie, okay. Więc tutaj nie patrzmy na to, skąd mamy informacje o X-ach, albo jest to nasza świadome działanie, albo bierne nasłuchiwanie, tak? Ale załóżmy, że mamy takie obserwacje. Udało nam się zaobserwować różnego rodzaju kombinacje. Teraz spójrzcie, jak się będzie fajnie to wszystko układać. Załóżmy, że chcemy zobaczyć. Pytanie jest takie, czy X2 wpływa na Y? Tak, takie wielkie pytanie, czy X2 wpływa na Y? Teraz, żeby tak naprawdę odpowiedzieć sobie na to, to my musimy zebrać sobie dwie grupy pomiarów. Pierwsze musimy zobaczyć sobie Y przy X2 na minus i Y, teraz dam sobie inny kolor, żeby to było widoczne, jakiego tylko, o, fioletowe niech będzie, Y przy X2 na plus. Teraz spójrzmy sobie, kiedy X2 jest na minus. X2 jest na minus tutaj i tutaj, tak? To trafi do niebieskiego. Na fioletowo mamy X2 na plus był tu, X2 był na plus tutaj, tak? Dobrze wskazuje? Tak. Teraz spójrzmy sobie tylko, załóżmy na niebieskie cztery pomiary, tak? Ile razy pozostałe x-y były na plus i na minus? No zobaczcie, x1 dwa razy na minus, dwa razy na plus, tak? Uh-huh. Zobaczcie, uh-huh. Tutaj był na minus, tu i tu był na plus. x3 tu był na minus, tu był na plus. Tak naprawdę tyle samo razy wystąpiły oba czynniki na plus i na minus. I to nam pozwala jakby stwierdzić, że one się zniosły podczas tego x na minus, x2 na minus. Mhm. Czyli teraz liczymy sobie a plus b plus e plus f na 4. A tutaj, zobaczcie, znowu mamy te c, d, g i h. We wszystkich c, d, g, h x2 był na plus, a wszystkie pozostałe x-y były tyle samo na minus, a tyle samo na plus, tak? Czyli ich wpływ powinien się znieść. Mamy C plus D plus G plus H na 4. Kojarzycie? Wiecie, widzicie tę logikę? Uh-huh. I nie robicie nic innego, jak tylko na tym właśnie wykresie, tu był X2, tu mieliśmy na minus, tu mieliśmy na plus. Mamy te dwie wartości obliczone wcześniej. Niech będzie jasno niebieska, to będzie x2 na minus, czyli tutaj damy sobie, tutaj będzie jasno niebieska. A, no i fioletowa to będzie na plus, tak, no niestety wszystko się na fioletowo. I znowu, im bardziej to jest, słuchajcie, odchylone od poziomu, tym większy jest wpływ, nie? Mhm. Teraz, co jest ciekawe, wy możecie mieć tego typu wykresy dla każdego z x-ów. x1, x2, x3. No i najczęściej właśnie... W momencie jest bardziej pochylony. Tak? Na przykład może być tak. Mhm. Albo zrobimy inaczej. Może być... O, tak, nie? Mhm. To jest właśnie, Michał, to jest ta odpowiedź na twoje pytanie, tak? Z tych trzech x-ów największy wpływ na Y ma X1 i jeszcze ma wpływ dodatkowy, pozytywny, tak? X2 w ogóle nie ma żadnego wpływu,
X3 ma mniejszy wpływ niż X1, ale jeszcze dodatkowo ma negatywny, ujemny wpływ, tak? Bo jak, bo X1, tutaj pamiętacie, to było plus, minus, plus, minus, plus, minus, to X3, jak zwiększacie wartość X3, czyli jak była wartość maksymalna, nie wiem, istniało, było, włączyliśmy, użyliśmy albo podkręciliśmy, no to Y zmalał, nie? No, więc słuchajcie, tego typu w ogóle wyniki, tego typu wzory, które wam tutaj podałem, można jak najbardziej robić w Excelu i powiem wam, że te same wyniki, te same pochyły, te same wnioski dają wam wszystkie inne programy statystyczne, które się używa, łącznie z Minitabem. Minitab w tej samej formie będzie wam pokazywał wpływ X na Y. Okay? Czyli tak naprawdę zobaczcie, w projektowaniu eksperymentów jest kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim pierwsza rzecz to nie można pominąć pozostałych X-ów. Musicie zrobić wszystko, żeby pozostałe X-y, które nie są na przykład tutaj w waszym planie, w planie eksperymentu, żeby one były stałe. Tak? Po drugie, wy musicie mieć nad pozostałymi X-ami musicie mieć wpływ, no poza tymi, które nie macie, wtedy sobie je po eksperymencie robicie bloki, tak? Czy to było była minimalna temperatura, to była maksymalna temperatura, mogę jakiś wniosek wyciągnąć. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest przygotować się do eksperymentu i z góry wiedzieć, pomiędzy jakimi wartościami będziemy ten eksperyment prowadzić. Czyli żeby to było jak największe, ale nie może być bezmyślne, nie może wpływać, nie może nieść żadnego ryzyka, jeżeli chodzi o wyniki. A, i to jest bardzo ważna uwaga, jeżeli będziecie robić eksperymenty właściwie w dowolnym procesie, nawet w waszym też, powiedzcie mi, czy wygenerowanie scrapu jest sensowne, czy nie. No w waszym wypadku skrapy, to pewnie to byłyby jakieś kontuzje, cholera, to raczej nie. To byłoby troszkę głupie. Ale powiem wam, że generowanie skrapów, czyli wychylanie troszeczkę poza spodziewane zawsze dobre wyniki, może nam dać o wiele więcej ciekawych informacji, wniosków. Czyli jeżeli to naprawdę scrap nie jest związany z jakimś bardzo kosztowną, uciążliwą sytuacją, to ja bym nawet pokusił się o wygenerowanie troszkę scrapów podczas eksperymentu, ponieważ zawsze to jest wiedza, tak, dodatkowa. No, nie ma wiedzy bez, nie można pozyskać pewnej wiedzy za darmo, więc coś trzeba zawsze takie frycowe odpalić, żeby się czegoś nauczyć. Według mnie ci wszyscy, wiecie, naukowcy, eksperymentatorzy, oni właśnie te granice posuwali tak daleko do właśnie takich granic, które wpływały na to, że jeszcze coś, no były wypadki, prawda, wiadomo, nie? Czyli wszyscy ci wielcy naukowcy tak naprawdę rozciągali jakby te maksimum do granicy już naprawdę dużego ryzyka. W związku z tym zawsze pamiętajcie, żeby te plany, które będziecie realizować, ustalać w ogóle z organizacją. To musi być przewidziane w planie produkcyjnym, bo może być tak, że zrobicie skrapy, a może być tak, na pewno będzie norma inna, bo będziecie musieli przygotować coś przed, później robicie tą produkcję, to musi być to kontrolowane, więc to wszystko musi być uwzględnione w planie produkcyjnym, ponieważ wy nie wiecie, jakie będą wyniki, nie? Może być tak, że cała produkcja pójdzie po prostu na skrapy, więc to musi być to zaplanowane, tak? Musi być to oznaczone, że to jest eksperyment, zwłaszcza, że później prawdopodobnie próbki albo efekty będziecie chcieli jakoś mierzyć, więc tak to właśnie wygląda. 21.34. No dobra. Słuchajcie, nie chcę wam tutaj teraz mieszać o dwóch jeszcze innych rzeczach, ale jako praca domowa, gdyby ktoś chciał się zagłębić w projektowanie eksperymentów, to wam sprzedam takie dwa tematy. Pierwsze, znaczy wokół eksperymentów, które się też bardzo często używa.
Pierwsza rzecz to jest interakcja. Interakcja pomiędzy X-ami. Robią eksperymenty. Można zobaczyć, przepraszam, można stwierdzić matematycznie, czy X ma, czy między X-ami jest jakiś wpływ. Na przykład, nie wiem, zależy Y, to będzie słodka herbata. I teraz pytanie jest takie, czy słodkość herbaty jest od długości mieszania, czy od ilości cukru, który wsypiecie? Wsypiecie więcej cukru, możecie krócej mieszać, tak? Mniej cukru, to nieważne jak będziecie mieszać, tak nie będzie słodka. Więc my możecie zobaczyć, czy na przykład, jeżeli jakiś jeden X ma wartość maksymalną, czy nie wpływa to na to, jak się zmienia wpływ innego X na Y. Czyli można to zobaczyć. W projekcie, w analizie będzie to wyglądało w ten sposób, że macie, załóżmy, X2, jego wartość minus i plus i załóżmy ten X2. Powiedzcie mi, taki odcinek wskazuje na co? X2 ma wpływ na Y, czy nie? Nie ma. Nie ma. Nie ma. I to na przykład taka relacja jest przy X 3 minimalnym, ale jak X3 damy na maksimum, to będzie temperatura, ok? Przy niskiej temperaturze X2 nie ma wpływu na Y, tak? Ale przy wysokiej temperaturze może się okazać, że to wygląda w ten sposób. Przy X3 na plus, tak? Czyli to pokazuje na interakcji, czyli w zależności od tego, jaką wartość ma X3, X2 ma raz wpływ, raz nie ma wpływu. Czyli to też można zobaczyć z eksperymentu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz ciekawa to są tablice Taguchiego. Taguchi, słuchajcie, zaczął się zastanawiać nad dokładnością wniosków na temat wpływu przy dużej ilości x-ów. Doszedł do wniosku, że jak załóżmy macie jednocześnie 1, x2, x3, x4, x5 i tam więcej, bo przy x-ie, przy 5 x-ach, ile trzeba byłoby zrobić różnych kombinacji? Ile jest 2 do 5? Dużo. 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 2 do 5 to nie będzie 64, nie, 32. Tak, tu jest 4, 8, 32. Więc trzeba byłoby zrobić 32 kombinacje, tak, z różnymi x-ami. I teraz im więcej tych x-ów jest, tym chodzi o to, że dokładność statystyczna jest o wiele większa niż wymagana i Taguchi zobaczył, że te same wnioski moglibyśmy uzyskać, eliminując tą kombinację, eliminując tą, czyli tego nie musimy robić, tego nie musimy robić, tej nie musimy robić kombinacji i tej nie musimy robić kombinacji. Taguchi stworzył tabele, które są o wiele skromniejsze w ilości kombinacji, a wnioski są nadal statystycznie prawdziwe. OK? Czyli mając, załóżmy, wiele x-ów, chcąc zrobić mniejszym wysiłkiem wnioski, stosujcie tablicę Taguchiego i one wtedy wam pomogą. Nie musicie robić pełnego n, czyli 2 do n tej. Nie musicie tego robić. Róbcie Taguchiego, wtedy jest prościej, łatwiej. Dla trzech x-ów chyba nie ma żadnego znaczenia, ale już od czterech tak. Dobra. To chciałbym tyle, jeżeli chodzi o projektowanie eksperymentów. Czyli teraz, słuchajcie, dla tych x-ów, dla których nie macie danych historycznych, musicie zaplanować pewne eksperymenty. Nie wiem, Tomku, przez tydzień jedź cały czas na, nie wiem, samodyscyplinie, motywowaniu, tak? A później przez drugi tydzień mogę zapomnieć o motywacji, nie myśl o tym i ciekawy, jaki będzie wynik. Tylko, że ty akurat musiałbyś być w obu tygodniach izolowany od otoczenia i być w bardzo takim, wiesz, hermetycznym środowisku. Dlatego też, słuchajcie, bardzo często eksperymentować robi się w kontrolowanym, izolowanym pomieszczeniu, nie? Wtedy tak naprawdę ma to sens. Powiedzcie mi, czy ktoś z was, ale chyba nikt z was tak naprawdę nie doszedł do takiego wniosku, że musi być eksperyment, nie? Ja muszę zrobić
No. Ale eksperymenty, powiem wam szczerze, są bardzo, bardzo fajnym narzędziem do zrozumienia zależności pomiędzy parametrami a efektem procesu. Zachęcam, żebyście eksperymentowali w granicach jakby rozsądku przez cały czas, ponieważ to świetna zabawa, tak naprawdę. Robienie eksperymentu to jest fajna zabawa, dużo się może nauczyć. Ja oczywiście tutaj pominąłem kilka mniej ważnych elementów, ale to naprawdę chciałem wam tylko przekazać taką kwintesencję, która wam pozwoli jakby ruszyć z miejsca i zacząć jakby te eksperymenty prowadzić. Więc pamiętajcie, że musicie to naprawdę doprowadzić do tej sytuacji, później wyliczyć te dwie liczby i zobaczyć, co ma większy wpływ, co ma mniejszy wpływ. No dobra, to co? Widzimy się za tydzień. Za tydzień powiem wam troszeczkę o narzędziach Lean, które można w fazie improve stosować do tego, żeby czerpać z tego całego bogactwa gotowych rozwiązań od razu. I będziemy się skierowali do końca fazy improve. No i później będzie faza control. Dobra. Macie jakieś pytania? Ja. Nie? Nie, dziękuję. Dobra, to ja wam dziękuję za wszystko. Do usłyszenia, słuchajcie, za tydzień. Hej, cześć. Dzięki, cześć. Cześć.